Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj czekoladowe muffinki z Coca-Colą Light. Słodycz bardzo dietetyczna, po którą ja zazwyczaj niechętnie sięgam ze względu na zawartość słodzika. Staram się go ograniczać do minimum albo w ogóle nie używać, ale miałam wizytę koleżanek, które bardzo dbają o linię i które poprosiły o przyrządzenie takich muffinek, to też z wielką ciekawością je przyrządziłam i powiem, że wyszły nawet całkiem niezłe, więc z przyjemnością je tu pokażę i jestem ciekawa, jakie odnajdziecie. Jeśli Wam się podobają to przepis i składniki, przepis nie jest mój, dostałam go od koleżanki, ale podaję go na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. No i za chwilę pokażę, jakie przyrządzam, do czego również bardzo serdecznie zapraszam. Będę potrzebowała otręby owsiane, tyle że zmielone, zatem dodaję je do blendera, 10 łyżek. I teraz otręby pszenne lub, jak w moim przypadku, orkiszowe, 5 łyżek. No i teraz je zmielę. Teraz przesypuję je do miski i dodaję pozostałe składniki. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz coś, co ciasto dosłodzi, czyli jakaś substancja słodząca. Cukier, miód, słodzik, według uznania. Kwestia dosłodzenia ciasta to jest rzecz indywidualna. Każdy pewnie ma inny słodzik, więc rzeczywiście słodzimy według uznania. Trzy takie dość solidne łyżeczki kakao. Może być kakao o niskiej zawartości tłuszczu. I dokładnie mieszam. Do osobnego naczynia wbijam 2 całe jajka. Teraz sobie myślę, że w zasadzie mogłam oddzielić żółtka od białek i białka ubić na pianę, po czym na końcu wmieszać je do ciasta. Myślę, że muffinki mogłyby być pluchniejsze. Jednak mimo, że dokładnie nie pamiętam proporcji, to postępuję tak, jak usłyszałam w oryginale i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo sama jestem ciekawa. Do jajek dolewam teraz pół szklanki mleka. Moja szklanka ma pojemność 200 ml. Odrobinę aromatu pomarańczowego. Tego nie było w oryginale, ale ze względu na słodzik, który nie za bardzo mnie przekonuje, zdecydowałam się dodać. Myślę, że on może złamać bądź lekko ukryć charakterystyczny smak słodzika. No i teraz Coca-Cola. Ja dodałam 8 łyżek. I dokładnie mieszam. Łączę zawartość obu naczyń i dokładnie mieszam. Wyszło takie dość rzadkie, mam nadzieję, że te otręby jeszcze trochę spęcznieją, no ale to już jest wszystko. Szykuję formę do muffinek. Ja moją wyłożyłam papilotkami silikonowymi. Mówiąc szczerze, nie wiem, jak to ciasto zachowa się w przypadku papilotek papierowych, więc myślę, że i tak silikonowe są tutaj dobrym wyborem. No i teraz rozdzielam ciasto. Każdy otworek. Wyszło 9 muffinek. Blachę wstawiam teraz do nagrzanego do 160 stopni Celsjusza piekarnika. No i piekę w 160 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu przez niepełne 30 minut. No i po 20 minutach sytuacja wygląda tak, jak widać. Moim zdaniem muffinki są już gotowe, zatem wyłączam grzanie, wyjmuję je z piekarnika i zostawiam do przestygnięcia. Ponieważ ja nie lubię zaparowanych wypieków, to do stygnięcia wyjmuję je z foremek. Dzięki temu nie tylko stygną, ale też ładnie odparują. No i gotowe. Pachną bardzo przyjemnie, smakują również, bo już pozwoliłam sobie spróbować. Patrząc na składniki, to można w zasadzie powiedzieć, że to takie bezkarne muffinki. Są mięciutkie, bardzo czekoladowe. Fajnie sprawdzą się na śniadanie, do tego kubek ciepłego mleka, czy po prostu jako słodka przekąska do popołudniowej kawy czy herbaty. Jeśli Wam się spodobają, to sięgnijcie po ten przepis, bo jak na takie dietetyczne ciastka są nawet całkiem niezłe.